bardzo dziękuję organizatorom. Słychać mnie, tak? Bardzo dziękuję organizatorom za możliwość poprowadzenia tego panelu, który jest mi też bliski sercu, dlatego że w tej chwili mocne zaangażowanie moje jest w morską energetykę wiatrową, gdzie local content jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Dzisiaj o tym będziemy mniej rozmawiać, natomiast mamy znakomitych gości, którzy myślę, że będą w stanie nam przedstawić ten obraz, jak local content, czy ten udział krajowych dostawców produktów i usług będzie wyglądał w przypadku odnawialnych źródeł energii, ale i nie tylko. Dzisiaj dotkniemy nie tylko OZE, ale również innych branż związanych z ogólnie pojętą transformacją energetyczną. Także elektromobilności oraz efektywności energetycznej. Jesteśmy w dość ciekawej sytuacji, w której mamy dzisiaj, mamy już zatwierdzoną politykę energetyczną Polski do roku 2040. Jest to ważny dokument, który pokazuje, w jakim kierunku będzie się rozwijała polska energetyka, w tym odnawialne źródła energii. Nie ma wątpliwości, że OZE będzie stanowiło bardzo ważny element tej transformacji energetycznej. Wygląda na to, że prym będzie wiodła fotowoltaika i energetyka wiatrowa, natomiast są też inne elementy, czy inne branże, czy to biogaz, czy energetyka wodna, które przedstawicieli tutaj dzisiaj też mamy. I dzisiaj sobie chcemy odpowiedzieć na pytanie. Po pierwsze, jak wygląda udział krajowych dostawców produktów i usług dzisiaj? Oraz drugie pytanie, jak to się będzie rozwijało, biorąc pod uwagę, no, że polska energetyka zrobiła pewien zwrot w kierunku energetyki niskoemisyjnej i gdzie możemy szukać tego udziału krajowych dostawców produktów i usług w przyszłości, które branże będą się rozwijały. I moje pierwsze pytanie jest do pana prezesa Ehrenhalta. Jak dzisiaj wygląda sytuacja local content, jeśli chodzi o dostawy produktów i usług dla OZE? No właśnie, jak to dzisiaj wygląda? No zależy, w jakiej branży, bo jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, to zupełnie dobrze. Ja przyznam, że chciałbym poprosić o takie ogólne rozeznanie, jak to zgadza się. Mamy energetykę wiatrową, wygląda to dobrze, poprosiłbym troszeczkę o rozwinięcie. Natomiast mamy też fotowoltaikę, która siłą rzeczy jest uzależniona od dostaw produktów z zagranicy, z Azji. Także czy może pan, że tak powiem, troszeczkę tutaj rozwinąć, spróbować nam zrobić takie przekrojowe, że tak powiem, spojrzenie na ten temat? Dzisiaj udział local content w energetyce wiatrowej jest sporo większy niż w energetyce klasycznej. Nikt by się tego nie spodziewał, ale dzisiaj ponad 50% udziału w energetyce wiatrowej na lądzie na razie już jest wykonywane w kraju. Fotowoltaika oczywiście tak nie jest, dlatego że fotowoltaika jest jeszcze na takim wstępnym etapie rozwoju i jeśli chodzi o energetykę, przy energetyce wiatrowej jeszcze nie ma takiego dużego jej udziału, ale oczywiście bardzo dynamicznie się rozwija. I tutaj, ponieważ w fotowoltaice kluczowym elementem tego całego systemu produkcji zielonej energii jest panel fotowoltaiczny. No jak wiemy, panel fotowoltaiczny jest elementem, który jest importowany. Mówi się o budowie gigafabryki w Polsce dopiero paneli. Natomiast inne elementy, czyli te konstrukcje, ramy, to w tej chwili oczywiście robi się w kraju. To się będzie rozwijać, no ale jaki będzie ten rozwój energetyki fotowoltaiki, no to trudno powiedzieć jeszcze dzisiaj, czy nam się ta gigafabryka uda. No i mamy całą paletę w tej chwili oczekiwań przede wszystkim w stronę energetyki, morskiej energetyki wiatrowej. Natomiast jeśli weźmiemy inne dziedziny, czyli mikrobiogazownie, biogazownie, to tutaj jesteśmy w stanie generalnie
wykonać bardzo wiele rzeczy w Polsce, można powiedzieć, że prawie wszystko. No, natomiast skala tych inwestycji jest stosunkowo niewielka w tej chwili. To tak na początek. No dobrze, dotknęliśmy tej fotowoltaiki. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. No, obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój tej technologii w Polsce. Może nie samej technologii, a rozwój samych instalacji fotowoltaicznych. Bym skierował moje pytanie do pana prezesa Szymańskiego, prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. No właśnie, jak to wygląda ze strony branży? Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie realizować te inwestycje fotowoltaiczne, stanowić, może inaczej, być dostawcami tych produktów? Czy ta gigafabryka w Polsce jest w stanie wyprzeć panele, no, mówiąc po prostu, chińskie z polskiego rynku? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Tutaj też chciałbym kilka rzeczy rozróżnić i poukładać. Polska jest akurat w tym dobrym miejscu, że ten rozwój fotowoltaiki, który jest teraz bardzo dynamiczny, on jednak rozwijał się przez kilka lat i mieliśmy czas na to, aby budować ten polski local content. Oprócz modułów fotowoltaicznych, o które tutaj już były wspomniane, które są takie bardzo medialne, gdzie wspomniana została też gigafabryka, tutaj też od razu dodam, że gigafabryka ma służyć produkcji ogniw fotowoltaicznych. To jest bardzo cenne, bo to jest duża wartość dodana technologicznie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o fabryki modułów fotowoltaicznych, to my mamy w Polsce kilka prężnie działających, bardzo innowacyjnych fabryk modułów fotowoltaicznych, które rozwijają się dzięki temu, że mamy w Polsce bardzo silny rynek wewnętrzny. I w każdym kraju, czy praktycznie w większości krajów, zawsze wygląda to tak, że silny rynek wewnętrzny jest tym pierwszym motorem, który pozwala się rozwijać przemysłowi w danej technologii. Dopiero później te firmy, które na rynku lokalnym nabywają kompetencji, są w stanie te kompetencje eksportować i są w stanie zdobywać rynki zagraniczne. I tutaj mam też nadzieję, że w przyszłości te firmy, ci polscy producenci modułów fotowoltaicznych, zaczną coraz bardziej zdobywać rynki zagraniczne, co się już dzieje obecnie. Niemniej jednak wymaga intensyfikacji. Ale oprócz modułów fotowoltaicznych mamy też znacznie więcej komponentów. Polska jest bardzo dużym producentem chociażby konstrukcji sporczych. I tutaj zdecydowana większość konstrukcji sporczych wykorzystywanych w Polsce na polskich mikroinstalacjach, na polskich farmach pochodzi z polskich fabryk. I tu mamy dużo sukcesów, gdyż te firmy, które jeszcze kilka lat temu, 5-7 lat temu były małymi lokalnymi firmami, podbiły polski rynek, a teraz zaczynają podbijać też rynki zagraniczne. Ale oprócz samych komponentów nie zapominajmy też o usługach. Na przestrzeni kilku lat w Polsce została stworzona bardzo wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjna. Jeżeli chodzi o wykonanie instalacji fotowoltaicznych, o projekty instalacji fotowoltaicznych, to się skupia w zdecydowanej większości w polskich rękach i mamy tutaj bardzo wysokie kompetencje, które też jesteśmy w stanie eksportować. No i na końcu usługi. Jeżeli chodzi o prace montażowe, szczególnie w zakresie mikroinstalacji, ale także w dużej części tych instalacji małych i farm fotowoltaicznych, to są usługi, które są wykonywane przez lokalnie polskie firmy. I na końcu mamy też rynek dystrybucji. Oczywiście duża część komponentów pochodzi także z rynków zagranicznych, to też nie jest niczym złym, ale w Polsce udało się stworzyć także bardzo silny rynek dystrybutorów, którzy także z lokalnych, małych firm byli w stanie konkurować z dużymi potentatami zagranicznymi i teraz przed nimi stoją otworem rynki zagraniczne, może nie Europy Zachodniej, bo tam ten rynek fotowoltaiczny jest znacznie trudniejszy, znacznie bardziej już rozwinięty, nie ma tam takiej dynamiki wzrostu, ale ciągle w krajach ościennych, krajach południa czy krajach za naszą wschodnią granicę, to polskie firmy dystrybucyjne są w stanie te rynki zdobywać. A czy możemy się... Czego nauczyliśmy się po rynkach, czy to niemieckim, czy na przykład czeskim, gdzie ta dynamika wzrostu była bardzo duża,
Dzisiaj ona rzeczywiście to tempo zmalało. Natomiast czy czegoś się możemy nauczyć? No bo było wielu producentów ogniw fotowoltaicznych w Niemczech, którzy dzisiaj no, nie byli w stanie konkurować na przykład z zagranicznym, powiedzmy z panelami z Chin. Czy jakieś są lekcje dla nas? Aż tak, pierwszą lekcją na pewno powinno być to, że i to się akurat w Polsce udało, że ten rynek mikroinstalacji jest znacznie łatwiejszy dla polskiego biznesu, łatwiej się na tym rynku mikroinstalacji uczyć, niż jeżeli w Polsce mielibyśmy tylko i wyłącznie rozwój dużych farm fotowoltaicznych. Drugą taką lekcją, którą powinniśmy wziąć z zachodu, to jest to, że powinniśmy iść w kierunku tych dziedzin, które dają dużą wartość dodaną, gdzie potrzeba dość dużego, bo jeżeli chodzi o kwestie pracy, no to nam tutaj ciężko będzie konkurować z Chinami, bo to nawet z Chin producenci modułów przenoszą się do krajów tańszych. Niemniej jednak takie idee, takie pomysły jak budowa dużej fabryki ogniw fotowoltaicznych, gdzie pracy są marginalne w całych kosztach przedsięwzięcia, ma szansę powodzenia. Jeszcze tak może zapytam, czy liczyliście Państwo, jaki jest ten procentowy udział polskich, powiedzmy, tego udziału local content. Jest to, dlaczego pytam, ponieważ w tej chwili trwa bardzo gorąca dyskusja, jeśli chodzi na przykład o morskie farmy, ile procent polscy dostawcy, czy to fundamentów, na każdym etapie, czy to od projektowania, czy pozwoleń do obsługi, być może mają Państwo jakieś takie wartości, że tak powiem, czy to przybliżone, czy jakieś analizy wykonane w tym kierunku? To wszystko zależy od projektu. Zdecydowanie widzimy, że przy mikroinstalacjach ten local content jest dużo większy. Ciągle jest bardzo duża rzesza firm, które bazuje na polskich modułach fotowoltaicznych. No, tutaj rynek falowników jest w Polsce marginalny, ale wtedy ten local content sięga grubo ponadwyżej 50%. Ten local content spada w przypadku dużych projektów, dużych farm fotowoltaicznych, gdzie zaczynają dominować ci dostawcy zdecydowanie zagraniczni. No i on tam często spada do kilkunastu procent. Dobrze, dziękuję. A jeszcze takie ostatnie pytanie w tym temacie. Dzisiaj obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost, dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych. Rozwija się dzięki temu bardzo wiele firm, powstają nowe podmioty. Natomiast w pewnym momencie ta dynamika spowolni, tak? I teraz jak zapewnić, żeby te przedsiębiorstwa, które powstaną, nie upadły po prostu, kiedy nie będzie krajowego tego rynku zbytu? Jakby dla dużych przedsiębiorstw naturalnym kierunkiem rozwoju jest próba wyjścia poza granice Polski i tam próba budowy kompetencji, ale to, co obserwujemy szczególnie w zakresie mikroinstalacji, to jest poszerzanie katalogu usług. Bardzo wiele firm fotowoltaicznych wchodzi w usługi dodatkowe, takie jak chociażby ogrzewnictwo, ekologiczne ogrzewnictwo, pompy ciepła, także ogrzewanie gazowe, czy wszelkiego rodzaju inne usługi dla domów jednorodzinnych. I tutaj ja upatruję właśnie w tych usługach dodatkowych, związanych szeroko pojętą już nawet nie tylko odnawialnymi źródłami, ale ekologią dla lokalnych firm. Dziękuję bardzo. Chciałbym się zwrócić do pana prezesa Sterny z Columbus Energy. Państwo dostarczacie rozwiązanie z zakresu fotowoltaiki. Wiele się mówi o Columbus. Jak państwo na to patrzycie z swojej perspektywy na ten rozwój rynku fotowoltaiki i ten udział krajowych dostawców? Prosiłbym o takie przedstawienie, jak to u Państwa dzisiaj wygląda, no i o takie perspektywy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jakie trendy Państwo widzicie. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Po pierwsze, chciałbym się też tutaj odnieść do tego, co Pan Prezes Szymański powiedział. W zasadzie w dużym stopniu potwierdzić, że
w praktyce naszej biznesowej te dane, które przytoczył i jakby no te wnioski, które wyciągnął, one są bardzo, bardzo prawidłowe. Udział local content w przypadku naszego biznesu, który jak Państwo pewnie wiecie, głównie jest skoncentrowany na mikroinstalacjach, to wynosi pewnie gdzieś powyżej 50%. Dlatego, że właśnie o tym się często nie wspomina, ale około 1/3 naszych kosztów to stanowią koszty samej usługi. Aktualnie w Columbusie pracuje ponad 2200 osób, z czego stacjonarnie w Krakowie to jest już ponad 700 osób w czterech biurach. To są koszty związane z prowadzeniem tego biznesu w segmencie mikroinstalacji, które gdzieś pokrywają około 30 paru procent naszych wszystkich kosztów. Jeśli chodzi o elementy takie rzeczowe, to aktualnie oczywiście korzystamy z komponentów krajowych w zakresie konstrukcji, w zakresie okablowania, w zakresie elementów elektrycznych, no ale tutaj wkład kosztowy to bym szacował na około 15%. Muszę z przykrością na ten moment powiedzieć, że kluczowe elementy sprzedawanych przez nas instalacji pochodzą z importu. Aktualnie po prostu bardzo ciężko jest konkurować w zakresie tej tradycyjnej technologii modułowej z dostawcami z Chin, którzy no wiadomo bezsprzecznie prym na rynku światowym. To są firmy stanowiące w zasadzie wszystkie firmy chińskie są na pozycji od 1 do 10, jeśli chodzi o dostawców zarówno modułów, jak i inwerterów. My się staramy dostarczać klientom produkt oczywiście jak najbardziej ekonomicznie i w relacji do jakości. Dzisiaj jakość tych modułów jest bardzo wysoka, modułów chińskich. Oczywiście są pewnie i gorsze jakości, ale tutaj no jest jakaś powiedzmy szkoła w tym, jak dobierać technologię, jak starannie nawiązać współpracę z partnerem chińskim, żeby być pewnym co do jakości. I osobiście no mam duże obawy, na ile jesteśmy w stanie dzisiaj nawet nie jako Polska, ale jako Europa konkurować w zakresie tej bardzo tradycyjnej technologii fotowoltaicznej, czego przykładem są nasi zachodni sąsiedzi, gdzie ten biznes swego czasu był bardzo prężny, a w zakresie produkcji on mocno jednak oddał pola dalekiemu wschodowi. To, co moim zdaniem jednak ma szansę i tutaj powinniśmy upatrywać i na tym powinniśmy się skupić, no to jest poszukiwanie innowacyjności. Już ten element był podniesiony we wcześniejszej dyskusji. To ta innowacyjność jest jakby no niezbędna do tego, żeby konkurować nie tylko kosztem. Z tego powodu często o to jesteśmy pytani. Korzystając z okazji, chciałbym tutaj jeszcze uzupełnić, nawiązać do tych pytań. Columbus zainwestował w taką właśnie innowacyjną, nawet bardzo innowacyjną firmę, która się nazywa Saule Technologies, która rozwija w tej chwili technologię alternatywną do modułu krzemowego, czyli technologię perowskwitową. To jest coś, co naszym zdaniem nawet jako komponent tradycyjnej technologii właśnie stanowi taki element innowacyjności, co uzasadnia, żeby taka produkcja była lokalna. Zwłaszcza, że w przypadku folii perowskwitowej, celowo tutaj używam tego rzeczownika, głównym elementem kosztu jest właśnie folia. Szczęśliwie folii dzisiaj znikąd nie importujemy, a zwłaszcza z Dalekiego Wschodu. Jest to produkt, gdzie koszty transportu są bardzo, bardzo istotne i się wytwarza lokalnie. Myślę, że tego typu właśnie połączenie daje szansę do tego, żeby rozwijać własną technologię. Jeśli chodzi o perspektywy rynku, o co Pan pytał, to no my tutaj tak podchodzimy bardzo pragmatycznie, jak to często się w biznesie robi. Nie patrzymy gdzieś bardzo daleko.
patrzymy za naszą zachodnią i południową granicę. Takim punktem odniesienia zdecydowanie jest dla nas dzisiaj rynek niemiecki, który rozwija się bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście trochę wolniej niż w pierwszym okresie, ale rozwija się od około 15 lat. Zeszły rok Niemcy zresztą mieli bardzo rekordowy, znacznie lepszy niż rok poprzedni. Także widać, że to nie jest taka tendencja z każdym rokiem słabnąca, tylko tutaj też się dużo zmienia po stronie popytowej. Jednym z elementów, który powoduje, że się będzie rozwijała fotowoltaika, jest na przykład rozwój elektromobilności. W Niemczech w zeszłym roku zarejestrowano ponad 70 tysięcy nowych aut elektrycznych. Także nie tylko rynek jest dzisiaj duży, bo rynek polski jest nadal bardzo duży. Jestem przekonany, że w tym tempie, którym się dzisiaj rozwija, trochę wolniejszym ze względu na brak mojego prądu, ale nadal bardzo dużym, no to mamy horyzont co najmniej kilkunastu lat takiego stopniowego nasycania przy założeniu, że nic się nie dzieje po stronie popytowej, a już wiadomo, że po stronie popytowej się będzie bardzo dużo działo, tak, bo mamy energię elektryczną, która stanowi około 1/3 zapotrzebowania na źródła energii. Mamy transport, który dzisiaj właśnie się przepina również na energię elektryczną. To jest kolejna jedna trzecia i mamy ciepło, które stopniowo też bardzo mocno jest dzisiaj to tradycyjne ciepło zastępowane ciepłem z prądu. Także podsumowując, bardziej się Państwo przygotowujecie do zbierania plonów póki co, a jeszcze nie patrzycie na potencjalne, że tak powiem, wysycenie rynku. Jeszcze za wcześnie na to. Myślę, że na pewno nie nastawiamy się na zbieranie plonów. Wręcz przeciwnie. Uważamy, że zaczyna się bardzo ciekawy czas. Jesteśmy chyba w przededniu, nawet bym powiedział, takich wielkich zmian, które nas czekają, dotyczącą takich zmian fundamentalnych funkcjonowania sektora elektroenergetycznego. Podsumowując jednym zdaniem, jakby od tej energetyki centralnej do energetyki rozproszonej, więc my dzisiaj bardzo mocno zakasujemy rynkowy i ostatnią rzeczą, o jakiej myślimy, to już zbieranie plonów, bo widzimy przed sobą bardzo jeszcze dużo pracy, ale też i bardzo dużo szans. Państwo pewnie też zauważyli, że Columbus ostatnio nabył spółkę Obrotu Energią. Dzisiaj już trwają prace nad handlem energią w Columbusie. Mamy zdywersyfikowane już portfolio produktowe, nie koncentrujemy się tylko na fotowoltaice. Doszły pompy ciepła, doszły magazyny, doszły właśnie ładowarki. No także tu jest bardzo dużo pracy na najbliższe lata i te plony to dopiero za kilkanaście lat. Bardzo dziękuję. Wróciłbym na chwilkę jeszcze do pana prezesa Ehrenhalta odnośnie tej energetyki wiatrowej, która jest też bardzo istotnym elementem transformacji energetycznej. I tutaj chciałbym zapytać, czy państwo również, czy to analizowaliście, czy mógłby pan nam przybliżyć właśnie pod kątem udziału tego krajowego dostawców produktów i usług, jak to wygląda procentowo, kto dzisiaj, chwilkę pan o tym wspomniał, ale może troszeczkę głębiej byśmy w to weszli. Co możemy dzisiaj zrobić, a co możemy zrobić za 10 lat? No to bardzo dobry materiał zrobiło tutaj Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Właściwie to wszystko jest opisane, dlatego że... To może nie warto o tym mówić. Znaczy warto o tym mówić, bo prawdopodobnie tego dokumentu wielu ludzi nie zna. I można powiedzieć, że jeśli chodzi o energetykę wiatrową, to prawie wszystko od strony technologicznej jesteśmy w stanie w Polsce zrobić. Czyli nasz przemysł jest przygotowany na produkcję, można powiedzieć, całej turbiny. Tu jest i co więcej, wydaje się, że nawet konkurencyjnie w stosunku do innych wytwórców. Dzisiaj tutaj zupełnie inaczej wygląda sytuacja niż w branży fotowoltaicznej, gdzie bardzo trudno będzie naszej gigafabryce w przyszłości pokonać chińskich dostawców paneli. Tu z tym będzie pewnie problem. W wiatrakach tak nie jest, ponieważ właściwie wszystko się w Polsce produkuje i eksportuje. Jeżeli bodajże sam
Siemens kupuje elementów do turbin wiatrowych około 300 milionów euro. Sam ta jedna firma, a właściwie wszystkie firmy mają ulokowe. General Electric robi w Polsce śmigła, wieże, łobi się łopaty, przekładnie, przetworniki, więc to są wszystko. W branży wiatrowej zależy od polityki, jaką będziemy prowadzić, ponieważ rynek jest nienasycony dalej, czyli nawet energetyka tak bardzo niepopierana i energetyka, której włożono w szprychy rzeczywiście i zastopowano jej rozwój, czyli energetyka lądowa, która jest absolutnie dzisiaj najtańszym źródłem energii, jaką sobie można wyobrazić. I na przykład Duńczycy już doszli do wniosku, że najlepiej ogrzewać bezpośrednio z wiatraków, że to jest najtańsze źródło ogrzewania, jakie sobie można wyobrazić. To jest prąd z wiatraka, ogrzewanie. Kiedyś to ogrzewanie prądowe było bardzo drogie, więc są dzisiaj w Polsce firmy jak na przykład Famet, Metal Expert, Zre Katowice, Horus, które na przykład taki Famet, czyli firma górnicza, stricte górnicza, która przekształciła się i dzisiaj znaczącym, prawie 60% przychodów ma z branży dostaw dla energetyki wiatrowej, oczywiście na eksport. Więc tutaj my tego problemu nie będziemy mieli. Dzisiaj farma wiatrowa, stan na dzień dzisiejszy, 50% wartości tej farmy to jest local content. To są polscy dostawcy i usługodawcy. Planujemy, że jeżeli zostanie odblokowana ustawa 10H i nowe projekty będą realizowane, dojdziemy dość szybko do poziomu 65, a nawet 70% dostaw będzie krajowych. W których obszarach, jeśli mogę zapytać, które są takie nisko wiszące owoce z angielska, które możemy wziąć te 20%? To znaczy wszystko, cały wiatrak. Możemy produkować dzisiaj w Polsce wieżę, łopatę, wirnik, skrzynię. W tej chwili elementy turbin są poza nami, ale jesteśmy absolutnie przygotowani do produkcji. Nasze polskie firmy są w stanie bez najmniejszego problemu produkować samo wnętrze turbiny, ale produkuje się łożyska, produkuje się elementy przekładniowe, produkuje się wieże, to już powiedziałem, łopaty, przetworniki, no wszystko w zasadzie. W zasadzie cały wiatrak mógłby w Polsce z polskich powstać, ale z jakichś przyczyn nie powstanie. Dlaczego? Bo wiatrak przecież generuje dużą wartość dodaną. I na dzień dzisiejszy bez aktywizacji działań marketingowo-handlowych dalej będziemy podwykonawcą. Niestety, no tak to już jest, że rynkiem rządzi ten, który ma, znaczy przemysłem rządzi ten, który ma dostęp do rynku i który Panie jest prezesie, innowacyjny. Jeśli mogę, trochę przewrotnie. Trzy punkty, które by pan powiedział najważniejsze, co zrobić, żeby w Polsce powstała ta polska turbina wiatrowa? Przede wszystkim odblokować ustawę 10H. Najważniejsze. To jest klucz. Po drugie, zaproponować takie warunki początkowe i taki obszar rynku w strefach ekonomicznych, żeby oni chcieli tutaj te wiatraki montować z naszych polskich części, bo nie wygramy z tymi znaczącymi firmami, czyli zanim powstanie polski wiatrak, to musi powstać polski wiatrak, ale firmy nie polskiej. I zresztą ja tutaj widzę, że jeżeli mamy budować gigafabrykę fotowoltaiczną, to najpierw zróbmy to z kimś. Nauczmy się tym handlować, bo nie umiemy tym handlować. Zdobyliśmy kawałek rynku i dopiero wtedy możemy myśleć o całkowicie polskim produkcie. Więc to jest najważniejsze jest odblokowanie i przede wszystkim zmiany w edukacji społeczeństwa. Reszta przyjdzie sama. Jeżeli Polska jest tak dużym krajem i takie są możliwości rozwojowe tej branży, mówię o branży lądowych wiatraków, bo morskie to zupełnie inna bajka i oczywiście jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to one się dynamicznie będą rozwijać. Jeszcze na dzień dzisiejszy chyba nie będziemy przygotowani przez jakiś czas do
całkowitej produkcji morskiego wiatraka. To są zbyt duże w tej chwili inwestycje, ale lądowy wiatrak mógłby dość szybko w Polsce powstać. To jest kwestia tylko odpowiedniej polityki. Rozumiem, bardzo dziękuję za to przedstawienie tych trzech punktów. Chciałbym tutaj przejść do troszeczkę innej branży. Chciałbym prosić panią prezes Malicką o kilka słów właśnie o tym potencjale local content przy małych elektrowniach wodnych. Pani prezes przewodzi Towarzystwu Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Jest to branża... nie największa, natomiast chyba może się poszczycić pewnym udziałem krajowych dostawców. Gdy mogła pani przedstawić, jak to dzisiaj wygląda i jak na to państwo patrzycie, tak powiem, w perspektywie wieloletniej. Dzień dobry. Tak, oczywiście branża jest nie największa i też, ponieważ to jest branża, która już rozwija się o wiele dłużej niż fotowoltaika czy energetyka wiatrowa, ona też już jest bardziej dojrzała i nie rozwija się tak dynamicznie. Natomiast jakby w swoim tempie od lat właściwie 80., 90. w Polsce już ta branża się rozwija i przez te lata też wypracowała swoje źródła, źródła swoich urządzeń i to są w zasadzie w przypadku małej energetyki wodnej, można powiedzieć, że niemal w 100% to są krajowi dostawcy. To czy korzystamy z usług krajowych dostawców, czy ewentualnie jakiś udział dostawców zagranicznych, zależy troszeczkę czasami od właśnie wielkości instalacji i też wymaganych parametrów, jakie musi spełniać. I zdarza się, że krajowi dostawcy mogą nie spełnić takich wymogów. Natomiast w przypadku mniejszych instalacji to właściwie 100% to są polskie firmy. Natomiast w przypadku większych zdarza się, że na przykład jakieś urządzenie jest sprowadzane od naszych sąsiadów z Czech czy z Austrii. Tam są takie też znane firmy, które produkują urządzenia do elektrowni wodnych, ale to jest najwyżej około 20% udziału w tych większych projektach. Na przykład tutaj mam takie przykłady jak w elektrowni Dębe czy Niedzica, które są ostatnio realizowane, gdzie właśnie 20% to były udział technologii z Austrii, a pozostałe 80% to są oczywiście lokalne technologie. Poza tym też trzeba powiedzieć, że bardzo dużą częścią inwestycji w elektrownie wodne stanowią po prostu roboty ziemne i tutaj też to oczywiście korzystamy tutaj z lokalnych wykonawców czy usługodawców. I w naszej opinii jakby w perspektywie nie dostrzegamy tutaj specjalnych zmian, dlatego że też potencjał hydroenergetyczny Polski jest taki dość specyficzny. Mamy tutaj z reguły niskie spady i nie ma dużej konkurencji na rynku europejskim w takim właśnie, która produkuje turbiny na niskie spady i tutaj też nasi dostawcy lokalni, oni się już dobrze dostosowali do tych potrzeb właśnie takiego potencjału. I tutaj zupełnie sobie jakby z tym radzą. Natomiast rzeczywiście to nie jest dużo projektów rocznie. W tej chwili spodziewamy się, że troszeczkę ta liczba projektów się zwiększy. Tutaj tak szacujemy, że w tej chwili do tej pory takie realizacje to było około 30 projektów rocznie plus
jakieś maksymalnie 10 turbin firmy mogły wysyłać na eksport, te polskie firmy. Natomiast no, teraz po wprowadzeniu dość stabilnych i dostosowanych do potrzeb elektrowni wodnych warunków wsparcia, jakim są taryfy FIT i FIP, no być może ta liczba projektów rocznie troszeczkę się zwiększy. A z drugiej strony te firmy, które w Polsce funkcjonują, można je zliczyć na palcach dwóch rąk, one są w stanie wyprodukować znacznie więcej. My szacujemy, że jakby takie zdolności produkcyjne tych krajowych dostawców to jest około 100 turbin rocznie. Czyli można by jeszcze tutaj spokojnie wykonać kolejne projekty, ale no energetyka wodna, tak jak powiedziałam na wstępie, to nie jest taki dynamiczny rozwój jak fotowoltaika. Czyli można to w sumie podsumować, że na rynku krajowym raczej stabilnie przełomu tutaj powiedzmy nie będzie, jeśli chodzi o taki element o stronę popytową, natomiast tutaj widzimy tą możliwość z kolei eksportu, tak? Czyli skupiamy się raczej na zewnątrz niż w sobie. Też, ale widzimy też duże możliwości rozwoju zarówno w zakresie modernizacji istniejących obiektów, czyli to też jest jakby oddzielny koszyk, gdzie ci producenci mają duże pole do popisu. No i potrzebujemy też wielu różnych innowacji. Tutaj też polskie firmy dobrze sobie radzą. To są takie innowacje związane głównie z dostosowywaniem czy z zapewnianiem takich najlepszych możliwych warunków związanych z tym, żeby te turbiny były jak najmniej ingerujące w środowisko, czyli żeby były w stanie, żeby to były na przykład turbiny, które nie szkodzą rybom, czy jakieś w ogóle urządzenia tego typu, które można instalować w elektrowniach wodnych, właściwie to, które trzeba instalować w wielu elektrowniach wodnych. No i cała masa urządzeń, takich jak przepławki dla ryb, które są jakby takim elementem, które w tej chwili musimy w wielu, wielu elektrowniach instalować. I tutaj polskie firmy też bardzo dobrze sobie radzą. I też no, proponują takie rozwiązania, jak właśnie na przykład aktywne przepławki, czyli przepławki, które tak naprawdę ideą tego urządzenia nie jest produkcja prądu, to jest jakby głównym zadaniem jest udrożnienie rzeki, ale przy okazji taka przepławka również produkuje energię elektryczną. Bardzo dziękuję. Mieliśmy okazję posłuchać może przedstawicieli, może tak to nazwijmy, przedstawicieli różnych branż odnawialnych źródeł energii, ale na początku wspomniałem, może trochę na przekór tytułowi samego panelu, ale nie powinniśmy mówić tylko o odnawialnych źródłach energii, ale ogólnie o transformacji energetycznej i dlatego chciałbym tutaj poprosić pana prezesa Farysia z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Spodziewamy się dynamicznego rozwoju elektromobilności w kraju. Elektromobilność to są dwa zagadnienia w tym przypadku. Pierwsze to jest zapewnienie local contentu, czy tego udziału krajowych dostawców produktów i usług na potrzeby rozwoju elektromobilności i rozwój samego, powiedzmy, samej elektromobilności. Drugi element to jest zapewnienie tej czystej energii na potrzeby zasilania samochodów elektrycznych, czy to produkcji zielonego wodoru. Odnosząc się na razie do tego pierwszego elementu, jak dziś wyglądają możliwości produkcyjne krajowych dostawców, czy to produktów i usług, jeśli chodzi o elektromobilność i w ogóle niskoemisyjny transport? Może nie zamykajmy się tylko na elektromobilność. Tak, my jesteśmy troszeczkę po drugiej stronie w stosunku do tego szacownego grona w panelu, dlatego że my jesteśmy przede wszystkim odbiorcami tej energii. Choć nie tylko, dlatego że no, taka dość ciekawa rzecz jest następująca. My mamy bardzo dużo fabryk. Te fabryki zajmują bardzo dużo powierzchni. Dachy tych powierzchni zajmują bardzo, bardzo dużo, a nawet tysięcy hektarów. I to jest szansa
nie? Żeby tam właśnie wykorzystać fotowoltaikę, żeby tam właśnie produkować energię na nasze potrzeby. Bo przypomnę, że w tej chwili większość producentów deklaruje, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat cała produkcja, cały proces produkcyjny będzie zeroemisyjny, jeżeli weźmiemy pod uwagę emisję CO2 na przykład. Więc to jest bardzo ważne. Ale wracając do pytania, Polska jest jednym z najważniejszych miejsc, jeżeli chodzi o produkcję zarówno pojazdów, jak i części i podzespołów. W tej chwili branża motoryzacyjna jest w bardzo przełomowym momencie, w okresie wielkiej zmiany, chyba największej od 100 lat. Dlatego, że do tej pory mieliśmy samochód, który był, czy pojazd, który był w zasadzie taki sam jak mniej więcej 100 lat temu. Silnik spalinowy, bądź to z zapłonem samoczynnym, czyli diesla, bądź benzynowy, koła, układ kierowniczy, układ hamulcowy, nadwozie i skrzynia biegów, bądź ręczna, bądź automatyczna. Oczywiście te samochody wyglądają dzisiaj zupełnie inaczej niż wyglądały 100 lat temu, natomiast koncepcja właściwie jest niezmienna. Od kilku lat bardzo, bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby między innymi obniżyć emisję CO2, ale nie tylko, również związków azotu, i wprowadzamy nowe napędy. Dość powiedzieć, że w Europie w 2020 roku mniej więcej 25% wszystkich pojazdów to były pojazdy niespalinowe, ale w Polsce wcale nie jesteśmy wiele gorsi, bo to było nieco powyżej 18%. Mówiąc o pojazdach niespalinowych, mam na myśli samochody, które są samochodami elektrycznymi, bateryjnymi, to są hybrydy plug-in, to są hybrydy, to są pojazdy napędzane CNG, LNG i innymi silnikami, czy innymi napędami, które nie są klasycznym silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym. No i ponieważ Polska produkuje bardzo dużo części i podzespołów i bardzo dużo pojazdów, no to naturalną rzeczą jest to, że chcielibyśmy, żeby w tej chwili Polska uczestniczyła w tym wyścigu do tej nowej mobilności, żeby w Polsce były produkowane części i podzespoły nie tylko do samochodów klasycznych, tych spalinowych, ale również do tych, które będą pojazdami nowymi. No i już mamy takie przykłady, dlatego że otwierane są wielkie koncerny, otwierają produkcję na przykład baterii, ale mamy świetnych informatyków. Mamy siły, które są w stanie zaproponować rozwiązania technologiczne, które będą używane w produkcji nowych napędów. W Polsce na przykład produkowana jeden z wielkich światowych producentów produkuje cały zespół przeniesienia napędu do pojazdów hybrydowych. W tej chwili właściwie wszystkie fabryki pojazdów dostawczych, które w Polsce są, będą w najbliższym czasie bądź już produkują samochody elektryczne. No i zupełnie naturalne jest, że korzystają z polskich dostawców. Więc w tym wyścigu do tej nowej mobilności Polska jest liczącym się graczem, aczkolwiek trzeba zrobić bardzo dużo, trzeba dołożyć wszelkiej staranności, żebyśmy w tym wyścigu byli w czołówce, a nie zaledwie gdzieś tam w peletonie czy w drugiej jego części. No i tutaj jest duże pole do działania, oczywiście dla samych producentów, ale również dla rządu, bo stworzenie przyjaznych warunków do inwestowania, bo stworzenie warunków, które spowodują, że szefowie koncernów zdecydują się na to, żeby ulokować produkcję właśnie w Polsce, są bardzo ważne. Dzisiaj mamy w branży motoryzacyjnej wielką konkurencję i musimy wziąć pod uwagę to, że te nowe napędy są nowością, są rzeczą świeżą, czyli dość często dzieje się tak, że produkcja tych pojazdów, czy też części i podzespołów do nich, lokowana jest w miejscach, w których siedziby, w których, czy w krajach, w których mają siedziby koncerny. No bo przypomnę Państwu, że większość części i podzespołów do nowoczesnych pojazdów jest produkowana stosunkowo blisko fabryki. No, chodzi po prostu o to, żeby części i podzespołów nie transportować przez całą Europę, żeby nie trzeba było przejechać kilku tysięcy kilometrów, tylko zazwyczaj
te kluczowe dla produkcji, zresztą też największe produkty, no tu mówimy o bardzo wyrafinowanej technologii, nie mówimy na przykład o blachach, bo oczywistą rzeczą jest, że produkcja blach albo odbywa się w zakładzie, w którym produkowany jest pojazd, albo tuszonk, ale również te bardzo wyrafinowane technologicznie produkty, części i podzespoły, na ogół produkowane są stosunkowo niedaleko. No i to stosunkowo niedaleko również oznacza, że jeżeli fabryka będzie ulokowana w Polsce, to ona może dostarczać części i podzespoły do krajów ościennych. A Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry są jednymi, oczywiście Niemcy jednym z najważniejszych, ale Czechy, Słowacja czy Węgry są mniej więcej na poziomie Polski, nawet nieco w niektórych przypadkach produkcje samochodów mają nieco większą i to są miejsca, gdzie moglibyśmy dostarczać części i podzespoły. Czyli reasumując, w tym wyścigu, jak to nazwałem, do tej motoryzacji, do tej nowej rzeczywistości motoryzacyjnej, Polska ma duże szanse, mamy duże szanse i powinniśmy tę szansę wykorzystać, bo za 10, 15 czy 20 lat rynek motoryzacyjny będzie wyglądał zupełnie inaczej. Trudno dzisiaj powiedzieć, jak bardzo inaczej, ale z całą pewnością nie będzie to obrazek taki jak dziś. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Chciałbym się tutaj zwrócić do pana prezesa Sikorskiego z firmy Unimot S.A. No mamy dzisiaj sytuację taką, że widzimy ogromną zmianę na horyzoncie polskiej, ale i unijnej energetyki. Widzimy ciągły nacisk na zwiększanie udziału odnawialnych źródeł czy zrównoważonego rozwoju i dystrybucji paliw. I chciałbym się zapytać, jak firma Unimot przygotowuje się na te zmiany, jak być może nie tyle przygotowuje się, co już je wprowadza w swoich szeregach, żeby przygotować, żeby wejść w ten nurt odnawialnych źródeł energii, czy w ogóle energetyki zielonej. Dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Dzień dobry państwu jeszcze raz. No my oczywiście jako Unimot nie przygotowujemy się, tylko już uczestniczymy od dłuższego czasu. Nie ma czasu na to, żeby się przygotowywać. Te zmiany są tak szybkie i tak dynamiczne, że taka firma jak Unimot nie może sobie na to pozwolić, żebyśmy zostali w blokach startowych. Robimy to dwutorowo, to znaczy się dużo się mówi, też mówimy dzisiaj o elektromobilności, o wodorze, było też w czasie konferencji, w której się przysłuchiwałem, wcześniejsze dyskusje. Rozumiemy, że te etapy no, będą trwały trochę czasu, jednak my jako firma musimy myśleć też o takim, jak mówił pan wiceprezes firmy Columbus, o bieżących działaniach, takich krótkookresowych, jak i również no, pewnej perspektywie czasowej troszeczkę dłużej. Więc oczywiście nie obrażamy się na te paliwa kopalniane, szczególnie olej napędowy, benzyna, ale również rzeczy bardziej ekologiczne, które już są w tym polskim miksie energetycznym dosyć ważne, czyli w przypadku napędu pojazdów to jest na przykład gaz LNG, ale również wspomniany dzisiaj jako w portfelu tej niskiej emisyjności gaz CNG czy gaz LNG. My jesteśmy tutaj obecni. Oczywiście to mogą być paliwa przejściowe, jak się mówi, więc zakładamy, że docelowo tej udział elektromobilności będzie dużo, dużo większy i zastępował będzie paliwa tradycyjne, no ale również często mówiąc o elektromobilności, właśnie bardzo często mówimy o wodorze, o tym, że ta elektromobilność może być tak naprawdę przejściowa. Dlatego dla nas jest bardzo ważne, jesteśmy dosyć dużą spółką, jeżeli chodzi o polski jak gdyby rynek, ale musimy też znać swoje miejsce. W związku z tym przyglądając się, czy jak gdyby włączając się w pełne trendy, w pewne trendy, musimy być przekonani, że one są już takie ukształtowane, że ta ścieżka, którą chcemy podążać, no nie jest ślepą uliczką na przykład i nie spowoduje jakichś tam zmian, które po prostu spowodują, że spółka nie będzie w stanie funkcjonować.
pamiętajmy, dzisiaj to wybrzmiało też w czasie tego panelu przy okazji energetyki wiatrowej, że ta cała transformacja, o której mówimy, no ma pewien udział regulacyjny, czyli ma udział państwa, czy to jest na poziomie kraju, czy to jest na poziomie Unii Europejskiej. Więc nie tylko, jak ja to czasami powtarzam naszym inwestorom, jesteśmy spółką publiczną, trzeba patrzeć na Excela, tylko też trzeba patrzeć na pewne regulacje, bo te regulacje mogą bardzo szybko zmienić patrzenie na opłacalność, wynik jak gdyby ekonomiczny tego, co się dzieje. My oprócz tego, że wyrastaliśmy jako firma handlowa. Prowadzimy obecnie dystrybucję gazu ziemnego, tak jak mówiłem, prowadzimy dystrybucję gazu LNG, ale również fotowoltaika, no nie mogliśmy obok tego przejść obok. Nasza marka Avia Solar, od roku czasu prawie jesteśmy obecni na rynku w zakresie małych instalacji, w zakresie instalacji biznesowych. Uzupełniamy tutaj portfel o sprzedaż energii, o bilansowanie energii. Na tym rynku jesteśmy już obecnie od ponad 5 lat i od tego roku, w grudniu de facto, poinformowaliśmy o tym, że chcemy rozszerzyć swoje kompetencje o wytwórstwo. Nasza duża akwizycja farm projektów o mocy 108 MW i to nie ostatnia, pokazuje, że chcemy też w tym zakresie działać. I ostatnia rzecz, my bardzo mocno liczymy na to, że ta rozproszona energetyka, bo mówimy o odnawialnej, a tak naprawdę w dużej części ona się będzie też opierać poza systemową energetyką, która oczywiście jest niezbędna, na rozproszonej energetyce. I tutaj dzisiaj była o tym mowa, że to jest ogromna szansa, szczególnie tej małej, rozproszonej energetyki dla polskich firm i tego local content, o którym pan redaktor kilka razy pytał. Zakładamy, że rozwój spółdzielni energetycznych, klastrów. My nie tak dawno zakupiliśmy większościowy pakiet udziału w dużym operatorze klastra na terenie Żywiecczyzny i to jest dokładnie to, co Unimot chce robić. Chcemy zaspokajać te lokalne potrzeby energetyczne konsumentów. One dzisiaj są w tradycyjnych paliwach, one są, mogą być w paliwach przejściowych. Przyszłość pokaże, w którym kierunku będziemy zmierzać. Więc jesteśmy obecni, obserwujemy to, ale nie tylko obserwujemy, nie tylko się przygotowujemy, tylko po prostu fizycznie działamy w tych wszystkich obszarach. Rozumiem. A tak wchodząc troszeczkę bardziej w szczegół, patrząc dzisiaj i patrząc w przyszłości, jak wygląda ta struktura właśnie dostawców krajowych dziś i w przyszłości, w perspektywie wieloletniej. Widzimy tutaj rzeczywiście te zmiany, o których pan prezes mówił, czyli skupienie się, no, może nie skupienie, a rozszerzenie swojej działalności o wytwórstwo to jedno, ale również o lokalną taką produkcję i sprzedaż. Jak to będzie wyglądało? No, my pochwaliliśmy się już kilka miesięcy temu, że planujemy rozpoczęcie fabryki o niedużej mocy 15 MW paneli fotowoltaicznych. Idziemy troszeczkę pod prąd, można by powiedzieć, temu, co dzisiaj słyszeliśmy, że te panele jednak są trudnym elementem do konkurencji z konkurencją jak gdyby chińską, więc będziemy na potrzeby naszego portfela, naszych klientów produkować sami panele fotowoltaiczne. Nieduża linia, która w dużej części będzie produkować na takie customizowane rozwiązania, na które uważamy, że jest zapotrzebowanie i gdzie te gigafabryki nie do końca są w stanie takie zamówienia spełnić. Elektromobilność nas bardzo interesuje. Spółki, które są siostrzane ze spółką Unimot S.A. mają kompetencje w automotywie, w przemyśle samochodowym. I bezwzględnie też tutaj widzimy pole do tego, żeby ten local content tutaj się zwiększał. Przypomnijmy, ja chciałbym podkreślić, niedługo będziemy mieć podatek ślad węglowy na import do Unii Europejskiej. Myślę, że każdy, kto jest zna dostawy z Dalekiego Wschodu szczególnie, wie o tym, jak pandemia wpłynęła negatywnie na cały łańcuch dostaw, jak dużo producentów obecnie przenosi produkcję do Europy, w tym do Polski, i jak ostatnio podrożały frachty ze strony Dalekiego Wschodu, jak trudno jest, gazety o tym piszą, normalne, zwykłe, codzienne dzienniki, a nie specjalistyczne, logistyczne, o tym, jak podrożały kontenery. I jeszcze raz, jak powiedziałem, jest cały czas ten element regulacyjny. To jest bardzo ważny element. My jako Unimot, działając w energetyce, w paliwach płynnych, z tą regulacją zawsze mamy do czynienia. I tutaj bardzo ważną rolę będzie odgrywał
regulator, więc w związku z tym i on ma pewne instrumenty i pewne narzędzia, że jeżeli będzie chciał zwiększać ten local content i powinien to robić, jestem o tym przekonany, to instrumentów jest bardzo dużo i te instrumenty, one są powoli uruchamiane, bo na przykład ten podatek od śladu węglowego no, wyrównuje szanse europejskich producentów w stosunku do producentów spoza Unii Europejskiej, którzy nie ponosili kosztów emisji na dzień dzisiejszy, a wiemy, że w wypadku szczególnie Polski cena energii elektrycznej dla przemysłu jest jedna z najwyższych w Europie. Także regulator wydaje się, że może czasami trochę za wolno, ale zmierza to w dobrym kierunku. Jeżeli do tego, to co dzisiaj też była mowa o energetyce wiatrowej, dodatkowo też uważam ogromny potencjał w tym zakresie, szczególnie lądowy, przystopowany kilka lat temu, też bardzo liczę, że wróci to do tej dynamiki, którą miało w przeszłości. Tu jest też ogromne pole do popisu dla regionalnych firm, lokalnych firm, a widać to przy okazji rozwoju fotowoltaiki. Przedsiębiorcy w Polsce naprawdę wiedzą, co robić, bardzo szybko wynajdują nisze, są bardzo sprawni na bazie dużej konsumpcji lokalnej, tego lokalnego, dużego polskiego rynku, 38 milionów konsumentów, bardzo szybko potrafią zbudować pewną skalę, którą potem rozwijają w zakresie eksportu do krajów ościennych i nie tylko krajów ościennych. Także ja jestem tutaj bardzo optymistyczny i tego nastawiony. Bardzo dziękuję. Innym obszarem, który powinniśmy poruszyć tutaj, jeśli mówimy o transformacji energetycznej i local content, ja przepraszam, ten local content to zawsze mi tak trochę utyka w gardle, dlatego że staram się nie używać tych angielskich słów, ale naprawdę to aż ciężko czasami, no, polskie odpowiedniki po prostu są dużo dłuższe a jak się powie local content, to każdy wie, o co chodzi, dlatego będę kontynuował i używał. Natomiast jeśli chodzi o te inne obszary i nasz local content, to jednym z ważnych elementów transformacji energetycznej i w ogóle polityki klimatyczno-energetycznej jest efektywność energetyczna. I tutaj chciałbym się zwrócić do pana prezesa Wiśniewskiego z Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Mówiliśmy o tym local content przy OZE, mówiliśmy o elektromobilności, o dostawie paliw. Jak to wygląda przy inwestycjach w zakresie efektywności energetycznej? Jak polscy dostawcy, czy to produktów, czy usług wyglądają dzisiaj i jakie widzimy perspektywy w najbliższych latach? Dzień dobry Państwu. Zacznę od takiego podkreślenia roli efektywności energetycznej w całym procesie transformacji energetycznej. Ponieważ poprawa efektywności energetycznej to jest, mógłbym powiedzieć, najbardziej efektywny i najczyściejszy sposób na obniżenie emisyjności i energochłonności naszego sektora tutaj. I to na wszystkich etapach łańcucha dostaw energii. Ja akurat reprezentuję sektor związany z budynkami, z budownictwem, ponieważ problem efektywności energetycznej jest tak szeroki, że wolałbym tu się odnieść na przykładzie budynków. I tu efektywność energetyczna już przy produkcji materiałów budowlanych. W każdym elemencie budynku zawarta jest jakaś tam energia. Im będziemy lepiej te materiały z mniejszym nakładem energii produkować, tym to oczywiście będzie lepiej. Im większa izolacyjność budynków, tym mniejsze zapotrzebowanie na energię. W związku z tym mniejsze urządzenia, mniejsze średnice rur, mniejsze i mniejsze zużycie energii. I tak dalej, i tak dalej. Na etapie użytkowania możemy zarządzać tą energię i używać jej wtedy, kiedy jest jej nadmiar, ale to, co było mówione w poprzednim panelu. Natomiast chciałem wrócić jeszcze do jednej takiego ogólnej, przypomnienia ogólnej tutaj
ogólnego celu, w jakim w ogóle dyskutujemy dzisiaj. Znaczy, my dyskutujemy nie po to, żeby transformować sektor energii, natomiast aby ograniczyć jego wpływ na zjawisko ocieplania się klimatu z jednej strony, to jest ogólnie, a lokalnie na poprawę jakości, ograniczyć czy poprawić jakość powietrza, to jest jak na Unię Europejską, to jest to nasza specjalność, jeżeli chodzi o negatywny jakiś obraz. Jaki jest rynek w ogóle? Proszę Państwa, mamy około prawie 7 milionów budynków. Ponad 4,5 miliona budynków jednorodzinnych, z czego 3,5 miliona to są budynki o niskim i bardzo niskim standardzie energetycznym, nie spełniające żadnych wymagań. Kilkaset tysięcy budynków wielorodzinnych, z których część została już termomodernizowana, i kilkaset tysięcy budynków komercyjnych użyteczności publicznej i przemysłowej. Z drugiej strony mamy, te budynki trzeba zaopatrzyć w ciepło. Mamy kilkaset przedsiębiorstw ciepłowniczych, z których 80% jest nieefektywny. Czyli rynek jest, można powiedzieć, no, jak na nasze warunki, nieograniczony, bo jest co robić. Myśmy w zeszłym roku, nie, dwa lata temu wydali taki przegląd rynku budownictwa mieszkaniowego. On jest dostępny na naszej stronie. Z lada chwila będzie aktualizacja na 2020. To się Building Market Brief nazywa. I w którym został zbudowany model sektora budownictwa w Polsce i przeanalizowany. I tak, aby osiągnąć sensowny cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2050, w sektorze budownictwa mieszkaniowego należy zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, czyli termomodernizować o 60%. Po to, żeby i te zmniejszone potrzeby zasilić odnawialnymi źródłami energii po to, żeby emisja gazów cieplarnianych związana z użytkowaniem tych budynków obniżyła się o 85%, co pozwoli na osiągnięcie celu klimatycznego, do którego no oczywiście jeszcze się nie zobowiązaliśmy, ale nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. Co to oznacza? Że 90% budynków należy poddać termomodernizacji, z czego połowa musi zostać poddana głębokiej termomodernizacji, czyli obniżeniu zapotrzebowania na energię około powyżej 65%, około 70-80%. Z drugiej strony 80% budynków w Polsce, około 80%, jest zasilanych paliwami stałymi, które odpowiadają za zjawisko smogu. I to w najbliższych latach trzeba zmienić. No, trzeba odejść od zasilania tych budynków paliwami stałymi. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w ciepłownictwo, to zresztą w innych panelach było mowę. No tu mówi się o przejściowym, powiedzmy, kogeneracji opartej na gazie, wykorzystaniu odnawialnych źródeł w technologii power to heat, czy no, w różnym sposobie, oraz już jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne, no, w zasadzie wszystkie analizy twierdzą, że taką wiodącą technologią dla małych rozwiązań to będą różnego typu pompy ciepła zasilane odnawialną
energią elektryczną, produkowaną albo lokalnie, jeżeli są do tego warunki, albo gdzieś tam w pobliżu. Natomiast co trzeba zrobić w tym kierunku? No to przede wszystkim zmiany regulacyjne. W tej chwili jest w konsultacjach społecznych długoterminowa strategia termomodernizacji budynków. Jest szereg propozycji, no, które sprowadza się głównie do zaostrzeniu wymagań dotyczących izolacyjności, zakaz stosowania paliw kopalnych, tam stopniowo wchodzących, ułatwienia tworzenia lokalnych społeczności energetycznych, czyli jakiś tam prawnego i formalnego umożliwienia takiej sytuacji, że sąsiad, który ma nadwyżkę energii elektrycznej produkowanej we własnej instalacji, na przykład fotowoltaicznej, może go sprzedać sąsiadowi, który akurat tego potrzebuje. Co więcej, no i tak dalej. Oprócz tego, no i podstawową taką elementem, żeby to osiągnąć, jest oddziaływanie na świadomość odbiorców. I tu wydaje mi się, że podstawowym elementem w ogóle jest modyfikacja systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków, które do tej pory są pewną kompromitacją. Wprowadzenie klas energetycznych wzorem urządzeń innych produkujących, zużywających energię. Natomiast jaki jest rynek? Wydaje się, że ten potencjał jest ogromny, tak? Tej efektywności, tych działań z zakresu efektywności energetycznej, on rzeczywiście wydaje się wielki. Proszę powiedzieć, już tak patrząc z perspektywy naszego panelu, jak polskie firmy się w niego wpisują? Kto wykonuje te działania? Bo to się wydaje być branża budowlana, prawda? Czyli trochę naturalnie widzimy tutaj duży udział krajowych dostawców usług. Nie jestem w stanie określić dokładnie, czy to jest 90% czy 95% lokalnego wkładu. Ponieważ tak, projektują polscy specjaliści na ogół, w większości. Materiały konstrukcyjne, izolacyjne są produkowane w Polsce. Urządzenia, rury, elektronika, regulatory, oprogramowanie tych regulatorów, cała myśl techniczna jest dostępna w Polsce. Niektóre jakieś elementy trzeba by sprowadzać. W związku z czym z punktu widzenia lokalnego rynku jest to bardzo atrakcyjny sektor. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywy, no mamy pewien kłopot, ponieważ skala zadań jest tak ogromna, to już mniej więcej 2-3 lata temu był boom na termomodernizację. Kiedy gwałtownie rosły, fabryki nie nadążały z produkcją materiałów izolacyjnych, ceny robót budowlanych gwałtownie wzrosły, bo brakowało fachowców. I tą sytuację mamy. W związku z czym jasne, że tu potrzebne są jakieś tam innowacyjne podejście do zmiany technologii termomodernizacji. W kierunku, powiedzmy, zmniejszenia udziału ludzi w samym procesie i czasu trwania samego procesu kosztem bardziej zaawansowanych technologii, głównie prefabrykowanych. Troszkę mi pan odpowiedział na pytanie, które mi się rodziło w głowie. No bo tak, efektywność energetyczna pod kątem zapobiegania zmianom klimatu, super, tak? Ogromny rynek, super. Krajowi dostawcy,
prawie w dużym udziale, super. No to rodziło się pytanie, dlaczego to się tak nie mówi o tym, nie jest to konik, tak? Mówi się dużo o OZE i tak dalej, a efektywność nie. Czy to może być właśnie to, co pan prezes powiedział, że no nie mamy aż takich możliwości, rozumiem, o kapitał ludzki, żeby wejść na wyższy poziom? Atrakcyjność ekonomiczna ciągle jest tak. No ciepło mamy stosunkowo tanie, a koszty tych robót są wysokie. I mimo rzeczywiście bogatej oferty dofinansowania, no nie zawsze ten element jest decydujący. Co więcej, no my w tej chwili mówimy o jakimś takim przełomowym podejściu do w ogóle transformacji energetyki w Polsce. Natomiast no ciągle jeszcze 2-3 lata temu inwestycje takie termomodernizacyjne były podejmowane jedynie wtedy, kiedy można było dostać dofinansowanie. Nie dlatego, że tak trzeba i że to jest racjonalne działanie, tylko można było dostać pieniądze, no to się za to wziąłem. A rynek jest ogromny, bo to jest, proszę Państwa, 4 do 5 miliardów euro rocznie. Rynek termomodernizacji. I to naprawdę to są pieniądze, które no, trzeba podjąć. Mm. Bardzo dziękuję. Skończyliśmy na pieniądzach i zaczniemy od pieniędzy. Teraz kolejne pytanie. Chciałbym zwrócić do pana dyrektora Samordaka z Biura Sektora Energetycznego i Technologii Banku Gospodarstwa Krajowego. Mieliśmy okazję rozmawiać przed panelem i tutaj chciałbym troszeczkę zapytać o to, w jaki sposób BGK patrzy na te trendy i na tą transformację i na te inwestycje, które są realizowane. To jakby było pierwsza część pytania, które mam, czyli w jaki sposób BGK się w to wpisuje, ale druga rzecz, o którą chciałbym zapytać już w kontekście naszego panelu bezpośrednio, to czy i w jaki sposób, jeśli tak, BGK również wspiera krajową produkcję, krajowych dostawców, czy jest to ważny element przy realizacji inwestycji, czy państwo wspieracie bezpośrednio samych producentów, jak to wygląda? Dziękuję za pytania. Po pierwsze, wydaje mi się, że należy powiedzieć, że BGK ma wpisane w swoją misję, powiedziałbym też stałe, wpisane w swoją misję wspieranie rozwoju gospodarczego, społeczno-gospodarczego Polski. Co to oznacza? To między innymi może oznaczać to, że patrzymy na wyzwania, przed którymi stoi polska gospodarka albo części polskiej gospodarki, czyli na przykład sektor elektroenergetyczny z całym łańcuchem dostaw, i staramy się znaleźć odpowiedzi na te wyzwania, przynajmniej z naszej strony, czyli z tej strony finansowej. W tym przypadku trudno nie rozumieć transformacji i wyzwań, jakie transformacja sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego stawia przed całą gospodarką. Staramy się być razem z polskimi przedsiębiorcami, staramy się być częścią tej transformacji. Jesteśmy obecnie po stronie energetyki odnawialnej, bo o tym tutaj też mówimy. Jesteśmy obecni praktycznie przy wszystkich większych rodzajach finansowań, czy też rodzajach, może nie finansowań, ale źródeł energetyki odnawialnej. Czyli jesteśmy zarówno obecni w fotowoltaice i tej dużej, i tej małej, jesteśmy, czyli prosumenckiej i dużej fotowoltaice, jesteśmy obecni przy finansowaniu energetyki wiatrowej, biogazowni, ale też właśnie małych elektrowni wodnych. A w przyszłości no, zakładam, że tak my, jak i podobnie cały rynek, no, będziemy się bardzo mocno przyglądać i rozważać, ale też wspierać rozwój morskiej energetyki wiatrowej. To jest przyszłość najbliższych kilku lat. Jednocześnie, tak jak oczywiście
Tak jak mamy transformację sektora, to transformacja sektora nie odbędzie się bez polskiego łańcucha dostaw, bez polskich producentów. I my też jesteśmy tutaj obecni. Jesteśmy obecni zarówno po tej stronie produkcji, czystej produkcji, czyli na przykład produkcji paneli przez polską spółkę, ale też jesteśmy po stronie spółek, które dostarczają usługi, różnego typu usługi. Jak może wyglądać wsparcie? Wsparcie z naszej perspektywy ma bardzo dużo twarzy. Jedną z tych twarz jest wsparcie na przykład za pomocą instrumentów dłużnych, instrumentów działających na zasadach komercyjnych. Jednocześnie mamy dedykowane programy do różnych sektorów, więc tutaj też czasami można się zastanowić, czy w danym przypadku takie wsparcie nie tylko na zasadach długu komercyjnego może mieć miejsce, ale też patrzymy szerzej. Patrzymy szerzej na spółki. Oczywiście spółki z łańcucha dostaw mogą być w najróżniejszych fazach swojego cyklu życia. Możemy mówić o dojrzałych producentach, dojrzałych w sensie firmy, która ma rynek, zaczęła sprzedawać produkt, ten produkt już od kilku lat znajduje swój popyt na rynku i można z miarę dużym prawdopodobieństwem oszacować, jak będzie wyglądać biznesplan takiej spółki, prawdopodobieństwo wykonania tego biznesplanu. Natomiast z drugiej strony oczywiście mamy spółki, co jest też oczywiste na tym rynku, spółki, które są w innej sytuacji, są spółkami, które zaczynają, które działają na rynku dynamicznie się rozwijającym, natomiast posiadają szereg wyzwań, które przed nimi stoją. To znaczy muszą zrozumieć, na ile ten ich produkt, często bardzo innowacyjny produkt, wpasowuje się w obecne potrzeby rynku. Jeżeli się wpasowuje, to w którym segmencie albo w którym podsegmencie. W związku z tym z punktu widzenia finansowania można powiedzieć, że oczywiście nie tylko w tym sektorze czy w tych sektorach dostępne są bardzo różne formy wsparcia, zaczynając od tego finansowania dłużnego, o którym powiedziałem na początku, czy też finansowania z pewnymi formami dotacyjnymi, natomiast idąc przez różne inne typy finansowań, finansowanie equity czy mezzanin. My jesteśmy instytucją, która działa po tej stronie jako bank, po tej stronie dłużnej, natomiast staramy się w rozmowach z naszymi potencjalnymi klientami i klientami wskazywać też, jak mógłby wyglądać taki optymalny miks albo miks, który zapewni pozyskanie finansowania dłużnego. To znaczy, jeżeli rozmawiamy ze spółką, która potencjalnie może mieć problemy z pozyskaniem finansowania dłużnego, staramy się znaleźć instytucje, czy też wskazać instytucje, z którymi ta spółka może rozmawiać. Może jest to jedna jeden z partnerów z instytucji rozwoju, takich jak na przykład PFR, a może w tym przypadku należy pomyśleć o znalezieniu inwestora branżowego. Staramy się wskazywać na takie rozwiązania, tak żeby nie zostawiać tego klienta, jeżeli mówimy o finansowaniu trudnym, z odpowiedzią, tak, jesteśmy w stanie tutaj rozmawiać o finansowaniu, natomiast wszyscy będą rozumieć, że to finansowanie może nie wystarczyć, które od nas przyjdzie. Jeżeli mamy taką sytuację, trudną sytuację, nie zostajemy w tym momencie i staramy się znaleźć rozwiązanie, staramy się wskazać inne, nie tylko alternatywne, ale też komplementarne ścieżki dojścia do rozwoju projektu. Ale to tak a propos realizacji samych inwestycji w OZE, na ile istotny jest dla Państwa udział krajowych producentów czy tego local contentu w realizacji inwestycji? Czy o to pytacie? Czy to Was interesuje? Macie to oczywiście Państwo jako macie to wpisane, że tak powiem, w misję, tak? I jak ją realizujecie w przypadku finansowania inwestycji, samych inwestycji, tak? Troszeczkę zacząłem o tym wcześniej mówić. Patrzymy na,
na finansowanie jako takie we wszystkich sektorach z punktu widzenia pokrywania zapotrzebowania, czyli też odpowiadania na zapotrzebowanie, które radzą dane sektory. W tym przypadku rozumiemy, że takim zapotrzebowaniem jest wzrost udziału polskich dostawców usług, technologii i staramy się na to zapotrzebowanie odpowiedzieć. To znaczy, że jeżeli rozmawiamy o projekcie, to projekt, w którym udział polskich dostawców jest większy, jest no, dla nas bardziej atrakcyjnym na pewno projektem z punktu widzenia misyjności. Natomiast też należy pamiętać, że no, trudno określić jest taki sztywny, zupełnie sztywny udział udziału polskiego komponentu. Dlatego staramy się podchodzić naprawdę bardzo elastycznie i patrzeć na projekt w sposób holistyczny, mając z tyłu głowy w sposób ewidentnie wypisany chęć wspierania tego polskiego komponentu. Dlatego też rozmawiamy nie tylko i wyłącznie, tak jak przed chwilą powiedziałem, nie tylko i wyłącznie z inwestorami w technologię energetyki odnawialnej, ale też rozmawiamy z całym, albo przynajmniej z większością łańcucha dostaw. Bardzo dziękuję. Powoli zbliżamy się do końca panelu, ale tak chciałbym spróbować, zobaczymy jak nam to wyjdzie czasowo, poprosić każdego z Państwa o takie bardzo krótkie stwierdzenie, co jest taką barierą lub czynnikiem przychodzącym Państwu do głowy w Państwa obszarze działalności, który sprawiłby, byłby tym głównym, który spowodowałby wzrost udziału krajowych dostawców. Taka bariera, pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, żeby powiedzieć, co zrobić, żeby ten udział krajowych dostawców był większy. I tu, jako że pan dyrektor był ostatni, no to bym zaczął tym razem od pana dyrektora. Króciutko, bo dużo czasu nie mamy, także taka zwięzła wypowiedź. Do pana Samordaka. Znaczy ze strony instytucji finansowych szczególnie istotne jest to, żeby produkt, czy też klient, o którym rozmawiamy, czy też o którym rozmawiają instytucje finansowe, które finansują projekty, z dużym prawdopodobieństwem zapewniał spłatę finansowania, które jest udzielane, z finansowania dłużnego. I po prostu musi się spinać, tak? To jest... Tak, można to ująć. Natomiast w tym momencie i w otoczeniu takiego rynku, o którym tutaj rozmawiamy, szalenie istotne jest to, żebyśmy pamiętali, gdzie jesteśmy i jaka może być przyszłość. To znaczy, ta przyszłość jest dynamiczna, ta przyszłość będzie się rozwijać. Wszyscy wiemy, czy też przewidujemy, w którym kierunku ta przyszłość będzie się rozwijać. Natomiast pewnie różni aktorzy mają bardzo różne tempo przewidywania co do tempa tego rozwoju. Rozumiem. W tym całym obrazku apelujemy, żeby pamiętać o tym, jak dynamiczny jest to rynek i jakie on daje szanse. Apelujemy o to, żeby patrzeć nie tylko z punktu widzenia takiego czystego ryzyka dla danego sektora, ale też szansy i szans, które ten sektor może stworzyć w najbliższej przyszłości. Czy można powiedzieć, że elastyczność to jest drugi element. Panie prezesie, do pana prezesa Wiszyńskiego. Tak. Króciutko, co jest potrzebne, żeby wzrósł ten local content w przypadku w efektywności energetycznej? No, barierą jest to, że moim zdaniem to główną barierą jest to, że jest mała powtarzalność projektów inwestycyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej. Jest tak. Właściwie możliwość unifikacji i uproszczenia procedur jest ograniczona, bo no właściwie każdą inwestycję trzeba przemyśleć, zaplanować i przeprowadzić. I tego nie po, szczególnie jeżeli chodzi o drobnych inwestorów, tego oni nie potrafią zrobić. No, tu konieczne jest stworzenie systemu fachowej pomocy dla dobrych indywidualnych inwestorów. Rozumiem.
No dobrze, to teraz do pana prezesa Sikorskiego. Co zrobić, żeby ten local content akurat przy przypadku dostaw paliw wzrósł? To znaczy się tutaj, myślę, są takie dwa aspekty. Jeżeli mówimy o takich drobnych inwestycjach, technologicznych, to myślę, że tutaj bardzo szybko krajowi producenci działają, funkcjonują i zwiększają ten udział local contentu. Ale jeżeli myślimy i mamy ambicje, a myślę, że mamy na coś bardziej zaawansowanego, na turbiny, na inne rzeczy, no to powiem tylko jedno, stabilność prawa i stabilność polityki energetycznej. Dobrze, że pojawił się ten dokument Polityka 2040, no bo ona pokazuje, w którym kierunku zmierzamy. Jeżeli tu jeszcze byłby jakiś taki konsensus ponad głowami wszystkich polityków, mieliby prywatni przedsiębiorcy, biznes, potwierdzenie, że zmierzamy w tym kierunku, znalibyśmy, jakie będą też narzędzia wsparcia, bo tutaj bardzo ważne, o czym mówiłem, jest to, że jednak cały czas regulator ma bardzo duży wpływ na to, to wszyscy będą inwestować, bardzo chętnie będą kupować technologie z zagranicy, będą rozwijać technologie krajowe z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. No trzeba po prostu mieć pewną perspektywę stabilną, żeby myśleć o bardzo poważnych inwestycjach, a na to naprawdę nie zmieni. Rozumiem, dziękuję. Pan prezes Faryś. To samo pytanie. Co zrobić, żeby ten local content wzrósł? Jakiś taki pierwsza myśl, czynnik, bariera, którą trzeba przezwyciężyć? Niestety nie słyszymy pana. Nie wiem, czy to jest problem po naszej stronie, czy po... Teraz mnie słychać? Teraz słychać, tak. Podobnie jak pan prezes Sikorski, uważam, że przede wszystkim my oczekujemy jako branża motoryzacyjna stabilności prawa i stabilności pomysłów na budowanie tej nowej mobilności. No bo tak jak wspomniałem, my jesteśmy w praktyce odbiorcą, ale takim odbiorcą, który może aktywnie uczestniczyć w procesie na przykład przechowywania energii czy w procesie oszczędzania tej energii. Ale ponieważ inwestycje w branży motoryzacyjnej są inwestycjami bardzo długofalowymi, bo fabrykę buduje się nie na 3, 5 czy nawet 10 lat, tylko dużo więcej, producent musi mieć pewność, że lokując produkcję w tym, a nie innym miejscu, w tym, a nie innym kraju, będzie miał warunki do rozwoju przez bardzo wiele lat i zainwestowane pieniądze dzisiaj będą pożytecznie wykorzystywane przez bardzo dziękuję. Czyli stabilność tutaj, że tak powiem, po raz drugi. Do pani prezes Malickiej to samo pytanie. No moja odpowiedź nie będzie oryginalna, bo też to, co pierwsze przychodzi mi do głowy, to właśnie stabilne warunki dla rozwoju tego sektora, które spowodują jednocześnie jakby zwiększenie liczby i jakby możliwości wykorzystania tych zdolności produkcyjnych krajowych dostawców. I to oczywiście chodzi o rozwój i modernizację tego sektora MEF, ale też tutaj chcę podkreślić, że tu chodzi o stabilne warunki w długiej perspektywie, bo to są nasze przedsięwzięcia, to są inwestycje, które się dość długo realizuje. I tutaj też przydałyby się na pewno uproszczenia dla najmniejszych instalacji, bo tak jak mówiłam, ten udział krajowych dostawców jest największy przy najmniejszych obiektach, a one też mają bardzo skomplikowane procedury i tu na pewno byłoby jakieś uproszczenia mile widziane. Bardzo dziękuję. Z przyjemnością posłuchałbym reszty. Niestety tutaj widzę groźny wzrok organizatora na mnie. Już, że tak powiem, jestem troszeczkę po czasie. Najmocniej przepraszam, że nie mogę pozostałych osób zapytać o to samo pytanie. Bardzo jestem ciekawy tych odpowiedzi. Zauważyliśmy, że stabilność... Co ciekawe, nie padło pytanie zwiększenie krajowego popytu. Ciekawe, czy taka odpowiedź by padła, że potrzebujemy zwiększyć popyt. Natomiast cóż, ja bardzo dziękuję wszystkim panelistom za udział, za bardzo ciekawe wypowiedzi. No, mam tylko nadzieję, że ten krajowy
udział krajowych dostawców będzie rósł, że rzeczywiście wejdziemy w tą transformację energetyczną nie tylko z ideą zwiększania, minimalizowania wpływu na zmiany klimatu, ale również z taką myślą, że to jest szansa gospodarcza dla kraju. Także bardzo dziękuję wszystkim.